taki śliczny wiator. I tutaj właśnie, w tych pięknych okolicznościach przyrody, dzisiaj będziemy robić kurczaczka i testować maszynę dymną. Ostatni piękny weekend tej jesieni, trzeba wykorzystać. Jutro na wyprawie mają być kurczaczki, więc trzeba się przygotować. Zrobimy sobie taką marynatę na szybko ze oleju. Trochę ciasno mam w kuchni. Damy troszkę ciemnego sosu sojowego. Odrobina octu. Kropelkę octu balsamicznego. To naprawdę niedużo. Wędzona papryka słodka. No, akurat papryki nie będziemy żałowali. Całe 22 gramy. Ostrej przyprawy. Postanowiłem dać teraz troszeczkę pieprzu, staropolskiego pieprzu ziołowego. To jest mieszanka przypraw w różnym składzie, dobra. Tak, żeby nie było za ostre. Troszeczkę aromatycznego czombru. Nie za dużo. I ponieważ to będzie taki jesienny test wędzarki, damy troszeczkę mielonego jałowca, żeby nadał taki specyficzny leśny aromat. Jak sobie to wszystko wymieszamy, to jeszcze wciśniemy tutaj trochę czosnku świeżego, oczywiście. Innego nie uznajemy. A ponieważ my lubimy czosnek, to damy go dużo. Czosnek jest dobry.
Czosnek na przykład chroni przed przeziębieniem, ponieważ zawiera dużo witaminy C oraz innych związków, o których pewnie nie mam pojęcia. Ale też czosnek, co najważniejsze, chroni przed wampirami. A my jutro wyprawiamy się na pogranicze Polski z Białorusią i być może częściowo nawet jeszcze z Ukrainą. Zobaczymy, gdzie nam się uda dojechać. A tam jest dużo łatwiej o wampirę niż w środku dużego miasta. Dobrze. Marynata gotowa. Pięknie pachnie. Myślę, że nie jednego wampira mogłaby odstraszyć. Wrzucamy nasze udka. O. I zostawimy je na noc w lodówce. Niech sobie tutaj naciągają, prawda, ten smak i aromat. To potestujemy wytwornicę dymu. O, zobacz, widzisz, przyjrzyj się tym nitom. Z jednej strony są ok, ale z drugiej strony trzeba by je było młotkiem zagniatać. Nie chciałem tego spieprzyć na razie. Po dwa na razie. Może pięć pod. A potem się dołoży? Jak coś? Sądzę, że dwa to spokojnie starczą. No, otworzę. Też mi się tak wydaje. Natomiast wiesz co, ja to mam wrażenie takie, no, że ten rzeczony kamień solny. O, kamień solny. Na tym twoim to chyba nie za specjalnie da radę. To jest za mały dźwięk, żeby to jest za mały, no. Albo bez tego tylko, tak. No ale dobra. Bo z tego co jarzę, to trzeba go pierw dobrze nagrzać, nie? Tak. No on się tutaj nie za specjalnie da. Chyba nie. Ale dobra, no może się tam kiedyś dorobię, wiesz, większego grilla. Całkiem żółty.